Czy według pana politycy powinni zarabiać więcej niż pielęgniarki? Trudne pytanie. Nie ma jakiegoś porównania. Wiadomo, i tu odpowiedzialna praca, i tu odpowiedzialna praca. Zarobki powinny być w miarę równomierne. Uważam, że pielęgniarki są niedoceniane i za mało zarabiają w porównaniu do swojej pracy i roli, którą spełniają. A z politykami bywa różnie. Jedni są lepsi i naprawdę zasługują na to, a inni niekoniecznie. Nie. Dlatego, że pielęgniarki mają olbrzymią odpowiedzialność, a politycy, rozumiem, że też mają odpowiedzialność, ale nie powiedziałabym, żeby większą mieli. Oni i tak dobrze zarabiają. Pielęgniarka więcej się napracuje niż polityk. Oczywiście, polityk ciężka praca. Rozmawia. No, a polityk go usiądzie i siedzi. Pielęgniarka musi wszystko zrobić i, tak, i oporządzić. I tu są bez różne porównania te... w ogóle, bez porównania zawód ten, a to zawód jest ten. Nie do, raczej nie do... po prostu, żeby wiesz, się zrobiło tak, żeby polityk mnie zarabiał, to nawet nie będzie na pewno takiego czegoś w życiu. Ciężko mi powiedzieć. Chyba pielęgniarki więcej powinny zarabiać, wiesz? Zwłaszcza od polskich polityków, wszystkich po kolei. Każdy powinien zarabiać tyle według swojej pracy, tak? Nie za dużo, nie za mało, akurat. Tak szczerze, to uważam, że oni tylko chcą się dobrać do koryta. Obaj o polityce. No, oczywiście, że powinni zarabiać tyle, co pielęgniarki. Więcej niż pielęgniarki. A nie więcej? No trochę więcej, ale nie za dużo. Nie wiem. Zależy, jacy politycy i co robią pielęgniarki. Zależy, którzy. Bez wątpienia odpowiedzialność niektórych polityków, czyli takich, którzy pełnią funkcje konstytucyjne, jest wyższa niż pielęgniarki, więc poza tym... Do zawodu, nie wiem, prezesa banku na przykład trzeba przyciągnąć ludzi, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, a niestety za pensję pielęgniarki się ich do tego nie przyciągnie, tak? Pójdą do biznesu. Uważam, że nie. Uważam, że w pewnym sensie oba te zawody są w pewnym sensie sługami cywilnymi i oboje powinny mieć stawki... odpowiadające swoim zaangażowaniem. Mam wrażenie, że no, pielęgniarki pracują o wiele dłuższe godziny, narażają swoje życie w wielu przypadkach i jakby to nie jest tak, że nie szanuję w ogóle zawodu polityka, ale mam wrażenie, że po prostu miara ich zawodów nie jest wcale na podstawie tego, jak bardzo oddają swoje życie sprawie, a bardziej tego, jak sami sobie te stawki wyznaczają, dlatego że jedni mogą to robić, a drudzy jednak nie. Czy według pani zarabiają za dużo, tak? Zdecydowanie politycy. Zdecydowanie, absolutnie, że tak. Emerytom dodać, no. Dołożyć więcej, no. To się napracowali tyle. Tak, tyle, 50 przez, lat. Przez kilka lat. Pracy, no. Dokładnie. Tylko emerytom, absolutnie, no i dzieciom. 500 plus bym jeszcze drugie 500, tamtym bym zabrała, a dzieciom bym drugie 500 dała, bo dzieci rosną i cały czas coś potrzebują. No niestety, no. Dla mnie to też nie jest sprawiedliwość, z reguły to powinna być, pensje powinny być no, zróżnicowane, a nie, że jeden bieduje, głoduje, a drugi się w luksusach po prostu kąpie. No. Mówię tylko panu szczerze, że chcą się dobrać do żłoba, żeby trzepać hajsem, a ludzie szarzy na tym cierpią i tyle. Wie pan, ja nie jestem politykiem i nie zaglądam im w kieszeń, ale z tego co mówią, to chyba dużo. Jak się im da mało, to będą robili przekręty. Powinni zarabiać tyle, żeby spokojnie mieli czas na pracę, a nie kombinować. No, ale z tym jest źle, bo pokusa jest ogromna, jak pan wie, co się dzieje. Spółki Skarbu Państwa, z jednego pracuje w jednym mieście, a dorabia w drugim, w trzecim, także nic tam nie da, bo jak im się obniży pensja albo podwyższy, to i tak sobie sami dorobią. Wie pan, nie wiem ile zarabiają, ale to co wyrabiają, to po prostu świadczy o tym, że są rozpuszczeni niesamowicie finansowo. Za mało na pewno nie. Relatywnie powinni zarabiać do wykonywanej pracy, no bo tam dużo jest takich, którzy nic nie robią, a pieniądze biorą. Szastają, za bardzo szastają naszymi pieniędzmi, tak. Nie powinno być. A pielęgniarki, no to jest taki zawód bardzo odpowiedzialny i współczuję im, że za takie pieniądze muszą się gimnastykować, no bo to jest takie żenujące trochę, żeby pielęgniarki tyle zarabiały.
muszą brać dyżury dodatkowe, żeby się utrzymać. Już nie wiem, ile oni zarabiają, nie interesuje mnie to, ile zarabiają. Ale moim zdaniem, wiesz, to jest praca dla ludzi, którzy powinni kierować się sercem, a nie tym, ile zarabiają. Gdyby rządzili dobrze, to niech sobie biorą dużo, ale moim zdaniem nie rządzą dobrze, więc nie powinni zarabiać dużo. A uważa pani, że politycy zasługują na taką pensję jak teraz? Nie. Czyli za dużo? Tak. Sądzę, że politykom należy się zarabianie może ponad stawkę, ponad średnią krajową, ale na pewno nie powinno być to takie stawki jak teraz, dlatego że mam wrażenie, że powoduje to, że niektórzy politycy po prostu zostają politykami dlatego, żeby zarabiać tyle, ile zarabiają, a nie dlatego, że rzeczywiście obchodzą ich to jakby sprawy państwa, którymi powinny się zajmować codziennie. Wiele osób mówi, że gdyby dobrze rządzili, to w sumie wysoka pensja by się należała, ale z drugiej strony twierdzą, że nie do końca. Nie no, ja nie wiem, za co oni biorą pieniądze. Po prostu nie wiem, za psucie tego kraju, porządku jakiegoś, poczucia bezpieczeństwa. Nic takiego nie mamy, a oni sobie dają wielkie wynagrodzenia. A pensje pielęgniarek, bo wiele osób mówiło nam na sądzie, że muszą brać nadgodziny, muszą sobie dorabiać, bo ta pensja jest tak śmieszna. Tak jest, to tak jak w Anglii, jak w Niemczech, to jest dokładnie taka sama sytuacja w służbie zdrowia. Tam wiem, też pielęgniarki w Niemczech dorabiają, biorą dyżury. Tu chyba za mało zarabiają w sumie, ale to jest problem, wie pan, ogólny, to trudno tak powiedzieć. Tak jak lekarze, prawda, nie mają pieniędzy, nie mają, ale jak się idzie na wizytę, się płaci 400 zł prywatnie, a on ma takich 20 chorych dziennie, to daj Boże, panu by wystarczyło mi i panu jeszcze dwóm innym. Każdy powinien zarabiać więcej jak ma, ale ktoś musi zapłacić podatki na te pensje. Bardzo mało tolerancji, bardzo mało. To w ogóle to społeczeństwo jest takie podzielone i tak będzie, ale wie pan, no, żeby było tak normalniej trochę, bo już znudziliśmy się tym wszystkim, tak? My chcemy jakiejś odmiany na pewno. Dużo ludzi narzeka w każdym bądź razie. Oni tak prawo ustalają dla siebie, żeby później nie można było ich rozliczyć. Myślę, że to się zmieni, jak rząd się zmieni, no ale... No zobaczymy. W tej chwili co się dzieje, to jest bezprawie, tak. Zobaczymy. Czas pokaże.